Dobra, lecimy z kolejną gierką z Miracle Rogule. Majew kontra Gul'dan! Gul'dan. Moja dusza będzie moja! Nikt nie umknie przed moim gniewem! Nie wiem, wrzucę wszystko. Jaki smutek, matka jedyna. O, losie jedyny. To nie jest dobre zadanie. Gdzieś tam jest prawda. No, nie będzie. Alnos. No, tak 2 na 10. Zaufaj, chłodeczo. Fuck you. Fuck you, dude. Oto sprawiedliwość. Ja pier... Dzielę. Jaja sobie chyba robicie. Tej gry chyba się nie da wygrać. Chyba, że będę teraz super top decki robił. Tura w turę. Go vanish w następnej. Tak sobie myślę. Nie tak. I grajwać, panku. Może jak tak ma 2 na 10. 2 na 10. Oj, 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 oj. Licytator. No nie, no szczerze. Jak się resetuje w historię w Trakopodzie? No gdzieś tam na stronie masz opcję. Pamiętam dokładnie, w którym miejscu. Twa magia cię nie uratuje. Nie wiem, czy przeciąganie tego Vanisha to dobry pomysł. No tak, musiałem tego... Właśnie. Valera. Dobra, no tutaj to nie mam wyjścia. Że i tak ma sporo autu, żeby mnie zabić. Wątpię, żebym przeżył na tyle długo. Rób
co musisz? Co lepsze do agrodeków, wołoczko czy książę Keleset? Takie pytanie jak co lepsze? Pizza czy hamburger? Nie wiem, no obydwie karty są dobre. Zależy jeszcze do jakiego deku. Oka prawe oczko gra praktycznie w każdym agrodeku, a Keleset tylko deku na Kelesecie. Nie, tylko w dekach na Kelesecie, przepraszam. No, co możemy zrobić fajnego? Możemy zagrać wachlarz ostrzy, który daje nam tyle co nic. Okej, niech będzie. Możemy zagrać kokon. Możemy zagrać gianta. Możemy zagrać dwa eviscerate'y, które dalej dają nam tyle co nic. No nie, no nie mam bata, żebym to przeskoczył. Nie ma bata, a raczej niestety. Dobra, może mogę zagrać, ale nie, nie mogę zagrać dwóch giantów. Jeden giant w sumie nie dawał mi zbyt wiele. No nie, no umieram, on pewnie ma tego. Ała, no kurde, się to nie z tym kostka boli. Dungarda pewnie ma. Czy znam jakiś deck z Edwinem bez innych legend? Wiesz co, niestety nie znam. Au, au, au. Jeszcze teoretycznie w takim wypadku Vanish z top decku? No, Vanish. Chwilę. Mogę rzucić to. Czy nie, no mam parę autów w talii, które mogłyby mi coś dać. Dobra, rzućmy to w takim razie. Akurat moneta nie jest jednym z tych autów. Drugi Fan of Knives, żeby coś dobrać. Muszę zaraz dokonać wyboru. Okej, okay, mamy Sapa. Mamy tego, mamy tego. Mamy to w to. Mamy to. No i mamy to. Brakuje mu 8. U młodszych już szukaje Hellfire'a. Nie no, no łatwiej znaleźć Hellfire'a niż w kartach Warlocka, niż w swoim deku coś grywalnego. Ile jeszcze to będzie? Dobra rada jest. Ile jeszcze to będzie trwało? Łaknę ofiary. Aha. Jest Vanish, ale co mi daje ten Vanish? My to niewiele. Coś nie, może mi coś daje. To zabiję, to zabiję. Rzucę Vanisha. Zrzucę Gianta. Rzucę Gianta. Rzucę Gianta.
Rzucę coina. Rzucę tego małego pierdolnika. Bractwo przekrywa. I rzucę to. Bezszelestnych śmierci. Muszę zaraz dokonać wyboru. No i ja może teoretycznie prowokacji braknąć. Ewentualnie, jak nie ma Soulfire'a albo Dunguarda. Chociaż nie wiem, czy dwóch Soulfire'ów nie rzucił. Okej. Okay. Dobra. Whatever. Edwin zamiast jedynek? A może faktycznie? Może faktycznie był lepszy? Zapewni nam zwycięstwo. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Pan Priest. No Rafał, już to zostawiam. Dobre zagranie na pierwszym turę. Wow. Tak się pewnie wyleczy. Super, hiper agresywna gra. Jest dobrze. Zadanie przyjęte. Oto sprawiedliwość. Hej, góralu, hej. Muszę to rozważyć. Muszę. Cześć, Patryk. Zadanie przyjęte. Oto sprawiedliwość. To super ciekawa gra. To jest Big Chris pewnie, nie? Myślę. Shadow World Horror. Jóru. Oto sprawiedliwość. Weź stary, zacznij coś robić. Nie wiem, jakie mam ratio, a granie tym deckiem, no... Wiesz, no to jest Miracle Row, który istnieje od paru lat, więc... Okej, może być. Bardzo mi się podoba.
Muszę to rozważyć. Przedlokowały mi się FPS-y? Chyba tak. Ale nie wiem. A nie, dalej mam zablokowane na 60. 10 kart na łapce. To subcio. To sobie rzucę, może backstaba. Jak rzucę tego... Tak sobie myślę. Przedrałuję trochę kart. Też jakiś sens to będzie miało. Mam dyszkę, tak. Dobra, to zróbmy tak. To może być całkiem niezłe. No i graj! Być panie. Naprawdę super antyku. Muszę przyznać, że nigdy się tak dawno nie czułem. Którym roku zacząłem streamować? Zacząłem streamować w roku 2013 chyba? Chyba tak, jeśli dobrze pamiętam. O! Będą dymy, goście. Co zrzucimy? Czy ja chcę to cofać? Nie, raczej chcę to zabić. Marnujemy czas. Potrzebuję dwóch damage'u. Dobra, zróbmy tak. Nagram to. Uderzenie umysłu, szaleństwo cienia. Szaleństwo cienia może mi się przydać na Barnesa. A to jest zawsze 10 damage'ów w mordę. Potencjalnego. Wezmę to. I rzucę w to kwiatkę. Nie, wyskrej tam. Teraz tak. Mogę rzucić tego pierdolnika małego. Nie mam co zrobić, to niech będzie. Mam za dużo kart na ręce. Graj, weź panie, graj. Czy początki u ciebie były bardzo trudne i czy myślisz, że dzisiaj jest łatwiej zacząć? Tak sobie myślę. Nie, u mnie początki były bardzo banalne, bo miałem dużo farta. A uważam, że teraz jest przejebanie trudno zacząć. Śni, że cały świat drży w posagach, tak? To super. Tutaj myślę, że można by vanishem przeatakować, ale najpierw rzucimy sobie to, tak? Mamy 9, 8, 10. Dwa licytatory. No to chyba świetnie. Albo vanish, albo sap. Myślę, że pójdziemy w sapy. Dwa. Jeden sap. I drugi sap. I dorzucilibyśmy do tego jeszcze... Nikt nie pobije moich cen. Spytacie się, czemu teraz? Powiem wam, dobre pytanie. Uderzenie umysłu. More burst. A ten backstab nie wydaje się być super przydatny. Bezszelestna śmierć. Graj. Mam za dużo kart. Dawno tutaj nie byłem, widzę postęp. Chyba dobrze. Tak myślę. Okej. Okay.
kurde trochę. Dajmy. Marnujemy czas. Pium, pium. Kosztuje dwa. Brakuje mi w takim układzie na kwiatka. Wiedziałem, że to nie jest taki głupi, ale on ma Potion of Madness. Ciekawe. Very interesting things. Ale mu je! Dołem. Majew! Kontra! Jaina! Coś się olanie. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Majew! Kontra Jaina! A niech będzie. Wejdźmy do tematu na spokojnie. No, mocarne zagranie. Masz Feniksa. Kurde, jak zobaczyłem to, to myślałem o tej karcie właśnie, że ją pewnie dobiorę. Czy mam wszystkie portrety? Nie, nie mam Khadgara. To była fascynująca gierka, szczególnie pierwsze 10 turów. Oj tam, ale końcówka była niezła, muszę przyznać. Co tu robić? Co tu robić? Poddaj się. Czy widzisz jakieś ciekawe taki po wyjściu nowego dodatku? Tak, jak najbardziej. Do dna. Oto sprawiedliwość. No to może zmiana. O co? Khadgara chyba za zalogowanie się na iPhone'ie czy na czymś? Nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Thank you.
Dragosu. Co to w ogóle za deck jest? Do nothing and do nothing. Mamy wiele tajemnic. Oto sprawiedliwość! Nie wiem, może powinienem. Znaczy, tak myślę, powinienem tego Talmusa zagrać, żeby zrecyklować kartę, ale. Dobra, prosik. Oto sprawiedliwość. Sekret droga na trzech sekretach. Przecież sekret mage gra na bardzo często na dwóch. Bo właśnie na trzech, więc nie widzę w tym nic dziwnego. Oto sprawiedliwość. Czy ja będę Valerę grał? Wątpię. What the fuck? On ma żmija? Many? Serio? Może będę ten portret grał? Może wyborze Valera, nie portret. Nie wiem co robić za bardzo. Dobra, kilka. Nie ukryjesz się przed cieniem. Walić ten dagger. Mocy nie trzeba się dać. Płać należy się tych. No i teraz zaczyna się ta bardziej wkurwiająca część. Marnujemy czas. Bractwo przekrywa wszystko. No better ideas. Zrobię Edwin na 100. Ciekawe jak. Super. Przepraszam, ale palisz się. Super. Fucking kurwa super. No, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę ilość kreatur, jakie ja posiadam, to on to wygrał już w tym momencie. Daj mi jakieś zadanie. Gotowe. No nie wiem jak z tym nie będzie miał co zrobić. To może jeszcze no ma Frame Strike'a, Meteor na bank. Jakieś Blizzarda, Frostnowe, Gloomsayera. I wie co jeszcze. Jesteśmy głodni zemsty.
Przepraszam, ale palisz się. Zobaczmy. Dwa na dziesięć. Very, very, very. Dwa na dziesięć. Dobra, chyba mogę go surrender. Ja się szybciej przedekuję, on ma infinity heala niemalże. No dobra, jeszcze mogę rzucić tego, no teoretycznie jest to jakaś tam odpowiedź. Ale wątpię, żeby była aż tak dobra. No. Daj mi jakieś zadanie. Ostatnia deska. Cześć, Nexo. Nikt nie pobije mojej cechy. A nie przyjęcie. Gotowe. Strzelam, że Flame Strike. Feint do usług. Partyjkę? Jak to miło z twojej strony. Na taki tren! Zadanie przyjęte. To jest lepsza cena. No graj. Moje Hero Power. Mogę zagrać kopię karty. Ile raz natura? Tak, dałem dalej, kosztowałby zaraz. Miło, że dobrałeś mi kartę. Dzięki. Czy ja jeszcze mogę to wygrać? Naprawdę? Serio? Really? To nie lepiej było co w to nie zagrać, znowu dwa dajanty? A po co? Jeżeli uważasz, że lepiej, to napisz po co. Jakbym uważał, że lepiej... No dobra. Nevermind. Tyle czoła przed swoją potęgą. Tego to się nie spodziewałem, że przyznać.
że tą gierkę jeszcze wygram. No ale spoko, może być